Kiedy jest dzień tczewa? Nie wiem, nie jestem tczewa. A, nie jest pani tczewa. A... Nie, też nie. Też nie? Nie pomożecie nam państwo. Do jezdni. Do jezdni. A miasto się podoba? Oczywiście, tak. Że tak, ale tylko na odwiedziny. Żeby mieszkać w mieście, to nie, bo ja lubię mieszkać na wsi. Kiedy obchodzony jest dzień tczewa? Dzień tczewa? Oj, nie wiem. Nie wiem, nie pamiętam. A jakieś wydarzenia są z tej okazji organizowane? No wydarzenia są. Dni tczewa tutaj co roku coś się organizuje. Zawsze jakieś tutaj, co to zawsze było? A te koncerty na dni tczewa. A takie typowe święto miasta, ustalone na pamiątkę powrotu tczewa do macierzy, do Polski. W którym roku powrócił tczew do macierzy? Ojej, to pani mnie z historii nie pyta. A kolega podpowie, wie kolega? Nie wiem. Kolega nie tutejszy. A, nie tutejszy, to nie. Się nie zna historii naszego miasta pięknego. A pytanie jeszcze jedno, a kto to był generał Haller? Haller? Generał. No mamy w Tczewie, prawda? No mamy, plac Hallera. No to pewnie przywódca. No, przywódca. To wszystko jest powiązane właśnie z tym moim pierwszym pytaniem. No tak sobie myślę właśnie. Ale coś skojarzyć nie mogę, nic. No nie wiem. Kiedy jest obchodzony dzień Tczewa? Nie wiem. A jest pani z Tczewa? Tak. Ale nie wiem. A kim był, zadam pytanie połocnicze, kim był generał Haller? Mamy plac, prawda? No mamy, reprezentacyjny chyba najbardziej. Wstyd, nie wiem. Kolejne nie pytanie. Wyciąć mnie. Na szczęście nie jest pani jedyną, która nie wie, także tczewianie chyba nie pamiętają. No, słyszałam. A kiedy wrócił Tczew do Polski po I wojnie światowej? O Jezu, tak do morza było przyłączone w 20? Bardzo dobrze. No tak, tak. I jeszcze mamy ulicę, jedną w Tczewie, taką bardzo ważną i długą, która jest właśnie związana z tą datą. Ulica? 30 stycznia. Właśnie, i mamy odpowiedź na nasze pytanie. No. Czyli wtedy obchodzimy dzień Tczewa. Dzięki serdecznie. Dziękuję. Z czym to może być związana ta data 30 stycznia? Jak pan myśli? Dlaczego akurat tej ulicy nadano taką nazwę, ulica 30 stycznia? Jeszcze powiążemy z tą ulicą generała Hallera. Zna pan taką osobę? Raczej nie. Raczej nie. Czy wiedzą pani, kiedy jest dzień tczewa obchodzony? Nie. Ja nie, bo ja jestem z opalenia. Nie wiem. A kiedy tczew mógł wrócić do Polski po I wojnie światowej? Nie wiemy. Wie pani, spieszymy się na autobus. Chyba będzie 30 stycznia. O, bardzo dobrze. 30 stycznia? No oczywiście, wiadomo, tego. No, przybycie Hallera. Powrót Polski trzeba do macierzy, do tak? Do macierzy, oczywiście. A czy z tej okazji wie pan coś o jakichś uroczystościach, żeby się cokolwiek odbywało? Wie pani, teraz jestem zainteresowany bardzo powstaniem styczniowym, które było tak zapomniane, że się bardzo cieszę, że no ktoś o tym pomyślał, bo naprawdę taki zryw był, który później dał symptom do tego, że no następne takie były powstania, że Polacy po prostu się obudzili z tego wszystkiego i przypomnieli sobie o słowach wolności po prostu. Czyli jedno ważne historyczne oczywiście wydarzenie. Także. Ale muszę panu powiedzieć, że jest pan jedną z nielicznych osób, które wiedziały, kiedy tczew wrócił do macierzy. Bo akurat ja nie pochodzę stąd i to mnie interesuje. Ja pochodzę z Radomia, ale tutaj już 40 parę lat mieszkam, bo tutaj znalazłem swoją żonę i tutaj także interesuję się oczywiście tczewem. Tym bardziej teraz, będąc na emeryturze, to mam wiele czasu, żeby czytać. Czy wie pani, kiedy jest, kiedy przypada dzień tczewa? Ojejku, w marcu coś, ale nie wiem dokładnie. W marcu? No, blisko, całkiem niedługo będzie ten dzień. I na pamiątkę czego w ogóle to święto ustanowiono? Podpowiem, mamy taką ważną ulicę z datą w Tczewie, dość długą. Koło wieży Ciśni przebiega. Koło wieży Ciśni? No jest ulica. W szpitalu. 30 stycznia. 30 stycznia, dokładnie. No. Mhm. Czyli 30 stycznia którego roku tczew mógł wrócić po I wojnie światowej do Polski? 30 stycznia. No nie pamiętam. Jeszcze taka znana postać historyczna była z tym związana, której nadano chyba imię najważniejszemu placowi w Tczewie. To jest najważniejszy plac. No najważniejszy jest plac Grunwaldzki. Nie. Pewien generał. Generał Świerczewski, nie. Generał?
Haller. Halera, ulica Halera, no faktycznie. Czyli udało nam się zrekonstruować. 30 stycznia 1920 roku. A ja myślałam zawsze, że w marcu, bo są zawsze tam nad Wisą, to ja myślałam, że w marcu są te A jednak zimą. Ja niestety nie. A jakieś takie daty, podpowiedź, powiem, jest w Czewie taka ulica i to nazwa tej ulicy jest na pamiątkę właśnie powrotu Tczewa do macierzy. To jedźmy Sambora. No to założyciel Tczewa, ale to jest data pewna. A data, no nie kojarzę. A w którym roku Tczew mógł wrócić do Polski po pierwszej wojnie światowej? Nie wiem, ja długo nie mieszkam w Tczewie, także nie znam historii. Plac Hallera mamy, taki ważny plac. To ja wiem. To jest Plac Hallera, nie inny. Proszę? Dlaczego Plac Hallera, a nie, nie wiem. A tego to nie wiem. A kim był ten Haller? Nie wiem. A ulica 30 stycznia coś pani mówi? Też to mi coś mówi. A na pamiątkę czego nadano tej ulicy? Co to była za data, to 30 stycznia? Nie pamiętam, nie wiem nawet. Nie interesowałam się tym. Wie pani co, ja od niedawna mieszkam w Tczewie, ale chyba w czerwcu dni Tczewa były. Aha, to są dni Tczewa, a taki typowy... To podpowiem pani, że to upamiętnia powrót Tczewa do macierzy, do Polski. No, kochana, nie wiem, bo ja nie mieszkam długo w Tczewie. Aha, dobra, dzięki. Rodowi Tczewiani na pewno będzie wiedział. No właśnie, nie wiedzą. Nie wiedzą, no to mi się nie dziwi, że ja nie wiem wtedy. Kiedy obchodzimy dzień Tczewa i na pamiątkę jakiego wydarzenia? Oj, nie, niestety nie wiem. Podpowiedzi małe. Ulica 30 stycznia i Plac Hallera. To jest to powiązane jakoś z tym wszystkim. No może wejście wojsk z generałem Hallerem do Tczewa. Dziękuję za podpowiedź. 30 stycznia 30 roku stycznia. Pańskiego 1900? O. 20. No być może, być może. Udało się wspólnie. W jakim programie wystąpię? W telewizji Tczew. O rad. Przepraszam za tą niewiedzę, ale na przyszłość będę pamiętała. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.